Dziękuję bardzo. Po tym wstępie czuję, że muszę mówić przez kolejne 10 godzin, żeby wyczerpać temat. Mamy trochę mniej czasu i szczególnie chciałem zwrócić uwagę na fakt, że będę mówić o niemowlętach, czyli tej grupie wiekowej, która jest najbardziej tajemnicza z punktu widzenia nieprofesjonalisty i że niekoniecznie będę mówić o okresie okołoświątecznym jako tym najważniejszym w odniesieniu do małych dzieci. My w naszej pracowni, która specjalizuje się w badaniach niemowląt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ma bardzo długą i bardzo poważną nazwę Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej. Przy co drugim wykładzie mam problem z wymówieniem tej nazwy. Nazwa dotyczy tych aspektów rozwoju, które obejmują zmiany w układzie nerwowym, czyli rozwój mózgu i zmiany w zakresie funkcjonowania poznawczego, procesów poznawczych, rozumienia świata, rozumienia zjawiska wokół. Nasza pracownia zajmuje się badaniem osób, które z ustawowej definicji nazywamy niemowlętami, czyli takie, które mają mniej niż 12 miesięcy życia. A szczególnie interesujemy się maluchami, które mają tak mniej więcej między 3 a 12 miesiącem, choć nie ukrywam, w kolejnych latach ich zachowanie i aktywność mózgowa też nas interesuje, ponieważ chcemy się często dowiedzieć o tym, jak wczesne doświadczenia mają wpływ na dalszy rozwój. Stąd też dzisiaj opowiem Państwu sporo o różnych metodach, które na poprzednim slajdzie ilustracje pokazywały i o tych metodach powoli w czasie wykładu będę wspominać. Natomiast chciałem podsumować to, co mam do powiedzenia na jednym slajdzie, a pod postacią kilku syntetycznych punktów, po to, żeby Państwu uświadomić, jak specjaliści w dziedzinie myślą o rozwoju niemowląt i móc skonfrontować swoje przekonania na temat niemowląt, ich wiedzy i rozumienia świata z tym, jak bardzo wiedza na temat rozwoju niemowląt posunęła się do przodu w ostatnich 10-20 latach. Przede wszystkim wiemy już dość dobrze, że pierwsze lata życia są kluczowe dla rozwoju z bardzo wielu powodów. Szczególnie istotny jest pierwszy rok życia i szczególnie istotny jest ze względu na jakość doświadczeń, które są naszym udziałem w trakcie tego pierwszego roku życia. I jest to okres szczególnie istotny nie tylko dlatego, że jesteśmy obiektami pasywnymi jakiejś stymulacji zewnętrznej, bodźcowania, bo tak często w popularnych mediach i w dyskusji o rozwoju niemowląt się myśli, a niemowlęta są takimi samymi osobami jak my. Tak samo aktywnie uczestniczą w życiu osób wokół siebie, oczywiście na miarę swoich możliwości, które to możliwości dramatycznie z miesiąca na miesiąc przerastają. Stąd uczenie się i rozwój niemowląt to jest absolutnie aktywny proces uczestniczenia w interakcjach z innymi ludźmi, w interakcjach ze światem otaczającym i oczywiście trudno mi to dzisiaj w pełni pokazać, więc badania, o których powiem, są nieledwie ilustracjami różnych przykładami, różnymi tej tezy. Natomiast przede wszystkim niemowlęta absolutnie nie są pasywnymi odbiorcami jakiejś stymulacji bodźcowej. One aktywnie organizują swoje doświadczenie, aktywnie organizują to, co poznają, kiedy poznają, na co patrzą i w jaki sposób przetwarzają te informacje. Niemowlęta aktywnie budują wiedzę o świecie i sporo rozumieją już w pierwszym roku życia, już w pierwszych miesiącach, zarówno w zakresie tego, co możemy nazywać światem fizycznym, dotyczącym na przykład przedmiotów i ich właściwości, jak i w zakresie świata społecznego, czyli tego, jak funkcjonują ludzie i co mają w głowach. A to, co dla nas jest kluczowe i co wydaje się być
ważnym wyjaśnieniem bardzo wielu mechanizmów rozwojowych jest to, że nasze wczesne doświadczenia w jakiś sposób kształtują nasz mózg. Można powiedzieć, rzeźbią architekturę naszego mózgu w zakresie zarówno jego struktury, jak i funkcji. I część z tych procesów jest niespecjalnie odwracalna, dlatego też te pierwsze lata życia są tak istotne pod względem kształtowania nas takim, jakim jesteśmy. Chwilę będę mówić przy okazji różnych badań o metodach, starając się pokazać kuchnię badacza rozwoju psychicznego niemowląt, która jest dość szczególna. I zasadza się na kilku podstawowych tezach, jak na przykład takich, że badanie nudzenia się jest najważniejsze. Chcę też Państwu pokazać, jak te wszystkie badania mają, myślę, rewolucyjne znaczenie dla rozumienia wczesnej opieki, dla rozumienia tego, co być może Państwo powinno oferować jako podstawowe wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi, jak może to zmienić nasze rozumienie procesu edukacji. Zaczynamy zatem. Więc nas oczywiście jako badaczy interesuje ten szybki, dramatyczny przyrost wiedzy, który obserwujemy. Stąd zaryzykuję tezę, że badacze niemowląt często, jak się spotykają na konferencjach, zachowują się tak, jakby rozmawiali o małych, genialnych osobach, które po prostu wszystko już wiedzą i tylko dodają jakieś drobne szczegóły, dodatkowe informacje do już jakże bogatej, istotnej wiedzy, która jest im w pierwszym roku życia dostępna. I ten proces zaczyna się, szczerze mówiąc, jeszcze przed urodzeniem. Zaczyna się przed urodzeniem, ponieważ w trzecim, podkreślam, dopiero w trzecim trymestrze ciąży, mamy coraz więcej dowodów na aktywne uczenie się i nabywanie informacji pochodzących ze środowiska. Jednym z takich badań, które wywoływało dużą sensację kilkanaście lat temu, było badanie, zresztą w tej chwili już cała ich seria, aktywności mózgowej płodów za pomocą bardzo wymyślnej techniki obrazowania pracy mózgu, zwanej magnetoencefalografią. Samo badanie ma bardzo szumną nazwę, wygląda mniej więcej tak, jak na zdjęciu Państwo mogą zobaczyć, więc mamy ciężarną kobietę, której brzuch jest otoczony cewkami magnetoencefalografu, które wyłapuje bardzo słabe zmiany pola magnetycznego, w ten sposób dokonując bardzo wymyślnych analiz danych, odfiltrowując bardzo dużo szumu, możemy zmierzyć aktywność mózgu płodu w czasie, kiedy prezentujemy różne dźwięki. A dźwięki na przykład takie, jeśli uda mi się je odtworzyć, mam nadzieję, momencik. O, więc jeśli słyszą Państwo to pikanie, czasem te dźwięki są wyższe, to są tony wyższe i one są rzadkie, co oznacza, że nasz mózg, rejestrując te nudniejsze, częstsze, niższe dźwięki, jeśli jest w stanie odróżnić dźwięki różnej wysokości, to te rzadsze, wyższe powinny wzbudzać większą odpowiedź. Przez to, że są rzadsze, jeśli tylko są odróżnione w jakikolwiek sposób na podstawie ich właściwości akustycznych, to nasze mózgi powinny mieć mocniejszą odpowiedź na to, co rzadkie w porównaniu z tym, co częste. I wykorzystując tą zasadę, okazało się, że już w 29 tygodniu ciąży, jeśli spojrzymy na odpowiedzi mózgowe na takie standardowe, częste tony niższe i rzadkie tony wyższe i odejmiemy tą średnią aktywność mózgową w naszej grupie badanej od siebie, to okaże się, że już w 29 tygodniu widzimy dowody na rozróżnienie dźwięków czystych, co znaczy, że po pierwsze dźwięki docierają do mózgu płodu i mają znaczenie dla uczenia się, a po drugie, całe to środowisko i doświadczenie ostatniego trymestru ciąży ma znaczenie dla uczenia się na przykład o dźwiękach mowy czy o melodii języka ojczystego, do czego, jeśli jeszcze czasu nam starczy, wrócę.
Mamy trochę klasycznych badań, które już kilkadziesiąt lat temu, wykorzystując dużo prostsze metody, pokazało, że już w okresie końca ciąży mamy do czynienia z uczeniem się. Jednym z takich bardzo klasycznych, spektakularnych badań było badanie państwa De Casper i Pfeiffer, którzy zadali 12 kobietom w ciąży bardzo proste zadanie czytania fragmentu wybranego, konkretnego fragmentu z książki Kot Prot doktora Seussa, teraz od iluś już lat dostępnej w Polsce, dwa razy dziennie, codziennie przez 6 tygodni ciąży, a potem po urodzeniu się noworodki były zaledwie 2-3 dni po porodzie testowane na okoliczność znajomości rozróżniania tego fragmentu książki od innego losowo wybranego fragmentu tej samej książki. Oczywiście trudno noworodki zapytać o to, który fragment wydaje im się znajomy, ale okazuje się, że są metody również bardzo proste, które pozwalają nam się tego dowiedzieć. Na przykład mierząc częstość ssania. Wtedy, kiedy mamy smoczek z czujnikiem, który pozwala rejestrować prędkość ssania, i jesteśmy w stanie na podstawie różnych badań stwierdzić, że niemowlęta różnicują prędkość ssania w zależności od tego, czy coś jest im znane, czy nieznane. W tym badaniu udało się wykazać, że już te 2-3-dniowe noworodki mają inną częstość ssania w sytuacji, kiedy słyszą fragment, który był im czytany w okresie przed porodem, od innego losowo wybranego fragmentu książki. Mało tego, eksperymentatorzy poszli w swoim pomyśle jeszcze dalej i postanowili tak skonstruować aparaturę, którą zresztą Państwo tutaj na zdjęciu widzą, żeby móc umożliwić noworodkom zmienianie tego fragmentu w zależności od tego, jaką prędkość ssania one wywołują. Więc mówienie w czasie ciąży było po prostu mówieniem w powietrze. Było po prostu mówieniem w powietrze. Nie trzeba było mówić do brzucha ani wykorzystywać żadnych innych specjalnych urządzeń. Gdybym pociągnął ten wątek, to mógłbym opowiedzieć o bardzo wielu badaniach, które w tej chwili mamy już zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 5-10 lat, które pokazują, jak to noworodki rozróżniają melodię języka ojczystego, na przykład od melodii języków obcych. Zatem mamy sporo dowodów na to, że to doświadczenie wczesne słuchowe ma znaczenie, nawet jeśli dźwięk oczywiście jest kompletnie inaczej słyszany, jest zupełnie zniekształcony w środowisku płodowym w porównaniu z tym, jak słyszymy te same dźwięki po urodzeniu. A pójdźmy dalej. Pomyślmy o pamięci. Caroline Rover-Collier, bardzo znana badaczka pamięci małych dzieci, tutaj jest jej zdjęcie, postanowiła przetestować bardzo prostą sytuację, w której nad łóżeczkiem zawiesiła taką sobie oto karuzelę, do niej przymocowała specyficzny prążek, do prążka sznurek do nogi dziecka i demonstrowała 3-miesięcznym maluchom, jak pociąganie za sznurek może powodować kręcenie się karuzeli, po czym niemowlęta były w stanie same odkryć ten fakt poprzez własnonożne pociąganie za sznurek. Rover-Collier była zainteresowana tym, jak długo pamięć o tej zależności przyczynowo-skutkowej będzie dostępna tak bardzo małym niemowlakom jak 3-miesięczne. I okazało się, że bez żadnych dodatkowych zachęt czy metod przypominania 3-miesięczne niemowlaki pamiętają o tej sekwencji zdarzeń i w każdej kolejnej takiej sytuacji są w stanie znowu uruchomić karuzelę przez kolejne 2 tygodnie. Natomiast jeśli chcemy, aby dłużej pamiętały o tej zależności, potrzebne są im dodatkowe
dodatkowe informacje, takie jak na przykład ponowna demonstracja bez ich własnonożnej możliwości sprawdzenia, jak działa taka prosta karuzela. Zatem już 3-miesięczne niemowlęta potrafią zauważyć pewną prostą zależność między swoim działaniem a innymi elementami otoczenia i są w stanie utrzymywać te informacje w głowie przez dłuższy okres czasu. Gdybym przeniósł ciężar mojej opowieści na dużo poważniejsze gatunkowo badania, po to, żeby Państwu pokazać, jak istotne są pierwsze lata życia, to nie mogę nie wspomnieć o badaniach prowadzonych od kilkudziesięciu lat na dzieciach, które wychowywały się w rumuńskich sierocińcach, w których to opieka miała bardzo szczególny charakter. Przede wszystkim była pozbawiona stałości osób. Dzieci w sierocińcach w Rumunii w latach 80. i później także 90. co najmniej doświadczały świata w dużej mierze pozbawionego interakcji społecznych, w dużej mierze świata, w którym pozostawały przez cały dzień w jednym miejscu, często w łóżeczku, często będąc jedynie karmione o stałych porach, czy nie wiem, załatwiane o stałych porach. Natomiast bez doświadczenia wrażliwej opieki przez jedną stałą osobę przez pierwsze kluczowe lata życia. I stąd, kiedy kilkoro badaczy dowiedziało się o sytuacji tych dzieci, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych był to taki bardzo, bardzo znany badacz Nathan Fox, a w Wielkiej Brytanii psychiatra Michael Rutter, postanowili przeprowadzić szereg długoterminowych badań nad rozwojem dzieci, które doświadczyły tak specyficznej sytuacji pozbawienia tego, co jest w naszym rozwoju, myślę, najważniejsze, czyli właśnie stałego opiekuna, który jest wrażliwy na sygnały dziecka i jest wrażliwy na jego potrzeby emocjonalne. I okazało się, że kluczowy był nie czas deprywacji, ale okres, w którym ta deprywacja, to pozbawienie opieki miało miejsce. To znaczy, wiele z tych dzieci było adoptowanych za granicę w bardzo różnym wieku i okazało się, że ten wiek adopcyjny nie jest tak bardzo ważny jak czas, który te dzieci spędziły w sierocińcu. Także u dzieci zaadaptowanych po 6 miesiącu życia te efekty deprywacji były największe i miały absolutnie globalny charakter dla bardzo wielu obszarów rozwoju dotyczących braku więzi wybiórczych z opiekunami, bardzo dużych kontaktów, trudności w kontaktach z rówieśnikami, olbrzymiego wycofania społecznego, problemów z kontrolą emocji czy impulsów, bardzo niskiego poczucia własnej wartości, samouszkadzania, również dużych opóźnień w rozwoju intelektualnym. Ta lista jest bardzo długa i dość przerażająca. Natomiast w tej chwili mamy badania, które śledzą te dzieci już od kilkunastu lat, również pod kątem tego, jak zmiana tego doświadczenia w różnym wieku w zakresie adopcji wpływa potencjalnie na możliwość odzyskania różnych umiejętności czy zbudowania najważniejszych relacji. Więc gdybyśmy zobaczyli, jakie są możliwe umiejętności, które sprawiają, że niemowlęta tak aktywnie uczestniczą, to warto zacząć od noworodków, po to, żeby zauważyć, że z jednej strony mamy pewne biologiczne wyposażenie, które sprawia, że z automatu wolimy patrzeć na twarze i słuchać ludzi, niż robić cokolwiek innego, kiedy jesteśmy noworodkami. A znakomicie wykrywamy kontakt wzrokowy również krótko po urodzeniu i preferujemy patrzeć na twarze, które patrzą na nas, niż na inne twarze. Rozpoznajemy głos i zapach matki, rozpoznajemy na przykład melodię języka ojczystego i odróżniamy od innych, a także całkiem nieźle łączymy informacje pochodzące z różnych zmysłów. I co kluczowe w tym wszystkim, to to, że bardzo wąski zakres wczesnych preferencji, z którymi się rodzimy, jak się zdaje, sprawia, że
wszystkie nasze doświadczenia są związane w dużej mierze z innymi ludźmi. I sprawia to też, że cały nasz wyrafinowany aparat uczenia się o świecie jest nakierowany na doświadczanie kontaktów i interakcji z innymi ludźmi. Tych badań jest sporo, ja mówię zdecydowanie zbyt wolno, więc będę musiał za chwilę przyspieszyć i nie będę Państwu pokazywać wszystkich przykładów. Natomiast jeśli idzie o percepcję twarzy u noworodków, to taki spektakularny przełom mieliśmy dopiero w 1991 roku, kiedy Mark Johnson razem ze sporym zespołem postanowił przetestować utrzymywane wcześniej przekonanie, choć niezbyt dobrze zbadane, o tym, że noworodki preferują twarze, i pokazywał im różne tego typu bodźce twarzopodobne, które na przykład miały te same elementy, ale zaaranżowane w inny sposób, albo same owale, i mierzył tą oto bardzo skomplikowaną metodą kątową, tutaj mieliśmy podziałkę z kątem, jak daleko na podziałce wychyla głowę noworodek, jak daleko przekierowuje oczy i głowę, wtedy, kiedy pokazuje mu się bodziec twarzopodobny lub inny bodziec kontrolny, na przykład taki z zaaranżowanymi inaczej elementami. I okazało się, że noworodki bardzo chętnie podążają za i przekierowują swoją uwagę w stronę twarzopodobnych bodźców, nawet jeśli są to bardzo schematyczne, bardzo proste twarze. Nasz mechanizm wykrywania twarzy wtedy, kiedy jesteśmy noworodkami, jest tak naprawdę bardzo, przepraszam za wyrażenie, głupi i naiwny, i daje się bardzo łatwo oszukać, co jest znakomitym pretekstem do wielu eksperymentów, w których wystarczy nam tylko owal z trzema ciemnymi kropami po to, żeby ten mechanizm uruchomić. Tymczasem okazuje się, że noworodki preferują też twarze, które patrzą na wprost, i dużo chętniej przekierowują na nie swój wzrok. Tutaj mamy wykresy z innego takiego badania, które porównywało u tych samych noworodków przenoszenie wzroku na twarz patrzącą na wprost i na twarz patrzącą na bok. Widzimy, że dużo chętniej przenoszą wzrok na twarz patrzącą na wprost, i też dużo dłużej noworodki patrzą na takie twarze. I co ciekawe, tak jest również wtedy, kiedy ten obraz jest bardzo niewyraźny i tak naprawdę to, co jest dostępne, to jest odrobina ciemniejszej kropy źrenicy na tle jaśniejszego białka oka w kontekście ogólnego owalu twarzy. Ale po co nam są te podstawowe mechanizmy? Otóż po to, żeby uczestniczyć w interakcjach i po to, żeby móc w tych interakcjach uczestniczyć bardzo aktywnie już od pierwszych miesięcy życia. Stąd często mówimy o interakcjach w pierwszych miesiącach jako o różnych formach dialogu, nawet zanim, długo zanim niemowlęta są w stanie wypowiadać słowa czy frazy. Więc też i zabawa z rodzicem od w zasadzie samego początku ma taki naprzemienny charakter, w którym ja coś robię, potem ty mi odpowiadasz i znowu ja coś robię i ty mi odpowiadasz, a w którym niemowlęta bardzo szybko uczą się, że są przedmiotem uwagi innych osób, i że to jest jedno z kluczowych doświadczeń bycia w kontakcie z inną osobą, i w którym mamy jakąś bardzo precyzyjną strukturę czasową tych zachowań po jednej i po drugiej stronie, w których mamy dostrajanie się w czasie różnych zachowań, w których wrażliwy rodzic często ma znakomite możliwości synchronizowania się tak, żeby kolejne kwestie w tym dialogu jednego i drugiego partnera nie wpadały na siebie. Stąd też badacze testowali te aspekty interakcji, starając się w jakiś sposób interakcję zaburzyć. Jednym z takich klasycznych sposobów badania, który jest dość trudny do zniesienia dla niemowląt i można by pewnie dyskutować o jego etyczności, jeśli uda mi się go włączyć albo nie, zobaczmy, jest tak zwany paradygmat kamiennej twarzy. I teraz Państwo pewnie słyszą bardziej to, co jest w...
na komputerze. To jest kawałek filmu badacza, który wymyślił tę metodę badania Edwarda Tronika, bardzo znanego badacza amerykańskiego, który zainteresował się tym, co się dzieje wtedy, kiedy nagle w trakcie interakcji twarz mamy zamiera. I tutaj mamy przykład takiej sytuacji, w której mama przez chwilę bawi się z dzieckiem w taki typowy sposób, po czym jej twarz nieruchomieje, zgodnie z poleceniem eksperymentatora. Niemowlę najpierw zaskoczone, a uruchamia cały repertuar dostępnych zachowań po to, żeby mamy z powrotem zaangażować kontakt poprzez uśmiechanie się. Także stara się w jakiś sposób naprawić tę interakcję aktywnie ze swojej strony i dopiero po chwili zaczyna być bardzo mocno sfrustrowane i niezadowolone z tego faktu. Doświadcza w bardzo przykry sposób brak jakichkolwiek reakcji na twarzy. I proszę zobaczyć, to wszystko dzieje się w przeciągu kilku zaledwie minut jednej interakcji. Tak? Bardzo szybko wywołuje bardzo dużą przykrość, trudność dla dziecka. To, co jest również ważne w tej sytuacji, to jak łatwo jest naprawić tą sytuację po stronie rodzica wtedy, kiedy mama angażuje się ponownie. Mamy więcej tego typu badań. Jedno z bardziej spektakularnych... Mogę. Do następnego slajdu z filmem. Mamy inne tego typu badania, które wykorzystały bardziej precyzyjną aparaturę. Na przykład komunikowały niemowlę i mamy za pomocą kamer wideo i telewizorów po to, żeby móc uczestniczyć w takiej naprzemiennej zabawie, twarzą w twarz. Po czym jednym z epizodów tej zabawy była mama z taśmy. To znaczy odtworzone jeszcze raz nagranie zachowań mamy z poprzedniego epizodu, które oczywiście nie zachowywało się w sposób spójny z tym, co robiło dziecko. I badacze byli zainteresowani tym, jak szybko dziecko wykryje tę sytuację i zacznie w zupełnie inny sposób zachowywać się do takiej mamy z taśmy, która nie reaguje w wrażliwy, odpowiedni sposób na sygnały. Tutaj mają Państwo porównania różnych zachowań, może nie jest to zbyt dobrze widoczne w czasie interakcji na żywo i w czasie mamy z taśmy typu replay, powtórka. Możemy zobaczyć, że patrzenie na mamy, spojrzenia, uśmiechy zmniejszają się istotnie, natomiast dziecko zaczyna wykonywać zupełnie inne gesty mimiczne, a marszcząc się i zamykając na przykład usta, a w sytuacji, w której nie otrzymuje prawidłowych reakcji, zaledwie w ciągu kilku minut. No dobrze, więc tak wyglądają klasyczne badania. Teraz mamy do czynienia z fantastycznymi urządzeniami, takimi jak eye tracker, które pozwalają nam w obrębie prostego monitora zawrzeć urządzenie, które śledzi automatycznie ruchy oczu, a przez co w zupełnie niezobowiązujący, nieobtruzywny, nieprzykry i nieinwazyjny dla dziecka sposób jesteśmy w stanie monitorować na bieżąco, na co patrzą nasi badani wtedy, kiedy siedzą przed ekranem. Eye trackery używają bardzo słabego światła podczerwonego po to, żeby wykryć źrenicę oka i dzięki bardzo wymyślnej aparaturze i oprogramowaniu pozwalają nam wręcz rysować dokładnie trajektorię ruchu oczu dziecka względem obrazu, który prezentujemy. Pozwalają nam zatem mierzyć, jak dużo czasu dziecko spędza patrząc na konkretne obszary danej twarzy. Więc pozwala nam też na przykład obserwować bardzo szybkie zmiany w rozwoju w okresie pierwszych miesięcy w
tym, jak dzieci skanują twarze pomiędzy pierwszym miesiącem życia, pomiędzy drugim miesiącem życia. Także widzą Państwo dużo bardziej intensywne fiksowanie, skupianie wzroku na oczach i na ustach. I ta zmiana dość jest wyrazista pomiędzy pierwszym a drugim miesiącem. Zatem eye trackery pozwalają nam zbadać nagle całą gamę zachowań w bardzo wygodny, przyjazny dla niemowlęcia sposób, które wcześniej było nam trudno badać, jak na przykład początki podążania za wzrokiem, a więc bardzo skomplikowanej umiejętności, w której niemowlę w szóstym miesiącu wie, że na końcu wzroku drugiej osoby jest coś ciekawego i warto spojrzeć tam, gdzie ta osoba patrzy. Zatem tutaj mają Państwo kropkę, która śledzi ruchy oczu sześciomiesięcznego dziecka z badania Tsushi Senji Gergeya Chibry. I mogą Państwo zobaczyć, jak aktorka przenosząca wzrok jest śledzona wzrokiem przez sześciomiesięczne dziecko, a więc no, kilka ładnych miesięcy, zanim to samo dziecko będzie w stanie samodzielnie się przemieszczać czy dobrze manipulować przedmiotami. Z wielu badań, które od tego czasu, a więc no, w mniej niż ostatniej dekadzie powstały, wiemy, jak istotne jest podążanie za wzrokiem u tak małych dzieci dla rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności związanych z rozumieniem, że moja mama i ja patrzymy na to samo, czy z koordynowaniem naszego działania, współdziałaniem, czy z uczeniem się choćby słów, ponieważ jedna z bardziej istotnych teorii rozwoju języka głosi, że wielu słów niemowlęta uczą się poprzez patrzenie na to, no, co jest trzymane czy pokazywane przez osobę dorosłą i jest w tym momencie nazywane. Zatem podążanie za wzrokiem pozwala nam bardzo wiele się dowiedzieć, a ja teraz dokonam dramatycznego skrótu mojego wykładu, żeby przejść dalej i pokazać Państwu, skąd tak naprawdę wiemy to wszystko, co wiemy, bo wiele z naszej wiedzy pochodzi z ery przed eye trackerowej, a więc bierze się z badań nudzenia się. Niemowlęta dość szybko są w stanie eksplorować otoczenie, to znaczy już w trzecim, czwartym miesiącu całkiem dobrze kontrolują swoje oczy, w związku z czym są w stanie decydować o tym, na co chcą patrzeć i jak długo. I ich zachowania wzrokowe rządzą się bardzo konkretnymi regułami, więc możemy dzięki temu mierzyć preferencje, rozróżnianie bodźców, różne umiejętności uczenia się. I te eye trackery ery minionej wyglądały mniej więcej tak, to znaczy składały się z badacza, naszej osoby badanej, czyli naszego niemowlęcia tutaj leżącego, bodźca i kamery wideo. To jest przykład z niezwykle ważnych, leżących u podstaw tej mojej dziedziny badań pana Roberta Fanca, który jako jeden z pierwszych zaobserwował, że jeśli będziemy niemowlętom przez minutę pokazywać konkretne bodźce i mierzyć za pomocą kamery wideo, jak długo one patrzą na te bodźce, to znaczy po jakim czasie bodziec im się znudzi i odwrócą wzrok na bok, na coś innego, to okaże się, że ich zachowania są bardzo racjonalne i bardzo przewidywalne i spójne na przestrzeni kolejnych dni i tygodni. Pytanie, skąd możemy liczyć czasy patrzenia na kamerze wideo? Otóż robiła to armia studentów pierwszych lat, która siedziała i mozolnie klatka po klatce kodowała, czy dziecko patrzy na bodziec, czy patrzy na bok. Czy patrzy na bodziec, czy patrzy na bok. I tak klatka po klatce kodując można było liczyć czasy patrzenia. I czasy patrzenia stały się jedną z kluczowych metod w naszej dziedzinie. Niestety Państwo nie widzą tych słupków tutaj. Tutaj są takie dłuższe słupki, które pokazują, że ciekawsze bodźce, oczopodobne albo bardziej złożone szachownice są w stanie przyciągnąć uwagę na dłuższy okres czasu. Natomiast bodźce, które mają podobny
poziom złożoności. Tutaj tego niestety nie widać, ale muszą mi Państwo zaufać, że tak jest. A są obserwowane średnio przez podobną długość czasu, czyli na przykład te dwa bodźce, czy te dwa trójkąty. Stąd Franz był jednym z pierwszych, który zauważył, że niemowlęta zachowują się szalenie racjonalnie, przewidywalnie. Bardziej złożone rzeczy są interesujące. Nowe bodźce są bardziej interesujące niż stare. I z tej podstawowej zasady wynikła nasza najważniejsza metoda, zwana habituacją. Habituacją, czyli metodą nudzenia, wygląda mniej więcej tak. To znaczy, pokazujemy jakiś bodziec i pokazujemy go do czasu, kiedy dziecko się znudzi i przestanie nań patrzeć. Oczywiście, jeśli bodziec sam w sobie jest nudny i prosty, nastąpi to dość szybko. I tak pokazujemy w kółko te same bodźce do momentu, aż osiągniemy pewne kryterium znudzenia. To znaczy, średni czas patrzenia niemowlęcia skróci się o jakąś tam istotną wartość. No, widzimy, że ten bodziec jest już szalenie nudny, więc nastąpiła habituacja. I wtedy, kiedy pokazujemy nowy bodziec, to on jest dużo ciekawszy. Oczywiście, jeśli bodźce są bardziej złożone, tak jak ten kolejny, o, tutaj mamy kolorowe rybki w akwarium, to te czasy patrzenia będą dużo dłuższe. Stąd też proces nudzenia będzie przebiegał dużo wolniej. No dobrze, tak to wygląda w pryncypiach. A teraz, jeśli użyjemy tej metody do tego, żeby przetestować wiedzę niemowląt, to okaże się, że możemy czynić cuda. To znaczy, możemy dowiedzieć szalenie wiele o wiedzy niemowląt w pierwszym roku życia. I tutaj mają Państwo przykład jednego z takich klasycznych badań, które wykorzystywało metodę habituacji. To znaczy, najpierw nudziliśmy naszych badanych jakąś sekwencją zdarzeń, jakimś zestawem bodźców, a potem pokazywaliśmy dwa bodźce testowe, z których jeden był zgodny i bardzo podobny do tego poprzedniego, a drugi, zakładamy, powinien być niezgodny i niepodobny, odmienny od tego poprzedniego. Oczywiście ten niezgodny bodziec powinien być uznany za nowy i powinien wzbudzić dużo większe zainteresowanie, natomiast ten bodziec, który jest zgodny z tym poprzednim, powinien być uznany za równie nudny i nieciekawy, w związku z czym nie warto na niego długo patrzeć. Wykorzystując taki schemat badania, dowiedzieliśmy się na przestrzeni kilkudziesięciu lat olbrzymio wiele, mogę powiedzieć, na temat niemowląt, ich wiedzy w pierwszych miesiącach. Otóż to badanie, które Państwo tutaj widzą w przykładzie, dotyczyło rozumienia tego, że przedmioty częściowo zasłonięte nie przestają istnieć jako pewna ciągła całość. Więc w sytuacji, w której mamy taki oto patyczek, przesuwający się z lewa do prawa, zasłonięty częściowo przez tą oto zieloną deseczkę, a oczywiście dla nas nie jest zupełnie zaskakujące, że jeśli zobaczymy później ten patyczek kompletnie niezasłonięty, to on powinien być jedną całością. Natomiast będzie dla nas szalenie zadziwiające, jeśli okaże się, że to są tak naprawdę dwa osobne przedmioty, które poruszają się jeszcze w dodatku synchronicznie. Prawda? I w ten również sposób reagują sześciomiesięczne niemowlęta, które są w stanie zadziwić się i zaskoczyć tym, co zobaczyły, ponieważ kompletnie narusza to ich wiedzę oraz to, do czego zostały przyzwyczajone i znudzone przed chwilą. Więc mamy w tym badaniu dwa elementy. Mamy sytuację, w której coś się dzieje, musimy jakoś zinterpretować te zdarzenia, wykorzystując wiedzę, którą mamy, a następnie możemy pokazać sekwencję zdarzeń, która jest niezgodna z naszą wiedzą, powinna nas zaskoczyć, tudzież zbulwersować. A w związku z czym będziemy dużo dłużej na nią patrzeć, ponieważ jest zaskakująca i nieoczekiwana. I w tej sytuacji ta sekwencja zdarzeń jest niezgodna, w związku z czym powinna niemowląt odnowić patrzenie. To znaczy powinna sprawić, że niemowlęta dużo dłużej będą patrzeć na ten bodziec. I wykorzystując tą prostą zasadę, dowiedzieliśmy się na przykład, że niemowlęta już w wieku 5,5-6 miesięcy, to jest jedna z bardzo ważnych badań
Eleny Bajarzon, takiej kanadyjskiej badaczki pracującej w Stanach od kilkudziesięciu lat, która testowała wiedzę niemowląt o świecie fizycznym i o przedmiotach i pokazywała im możliwe i niemożliwe sekwencje zdarzeń, w których przedmioty znikały niejako pod wpływem magii. A więc pokazywała im sekwencje zdarzeń, w których mamy do czynienia z klockiem i innym przedmiotem, który porusza się i w którymś momencie uderza o ten klocek i nie może przesunąć się już dalej. Sekwencji zdarzeń testowych jednym z takich niemożliwych zdarzeń był taki ruch tego przedmiotu, który obejmował cały kąt 180 stopni, tak jakby ten klocek, który przed chwilą blokował jeszcze dalszy ruch, zniknął. Ale znikał tylko na moment. Całe te sekwencje były w latach jeszcze 80. wykonywane za pomocą luster i całych pudeł iluzjonistycznych po to, żeby przetestować wiedzę niemowląt na temat tego, czym są przedmioty. Czy są nieprzenikalnymi, skończonymi ciałami, które występują w danym miejscu, w danym czasie, czy też mogą znikać w sposób zupełnie zaskakujący, przypadkowy, bilokować, pojawiać się w innych miejscach. I to badanie René Bajerżon było jednym z pierwszych, które uruchomiło lawinę wspaniałych badań pokazujących, jak złożona jest wiedza niemowląt w zakresie przedmiotów fizycznych. Natomiast to, co jest dla mnie osobiście dużo bardziej fascynujące jeszcze, to to, jak te same schematy badawcze możemy wykorzystać do tego, żeby pokazać, że już 12, a może nawet i 9-miesięczne niemowlęta w podstawowy sposób rozumieją celowość działań na kulkach. Stąd wzięło się zresztą obecne w literaturze od już długiego czasu przekonanie, że niemowlę można rozumieć jako swego rodzaju naiwnego naukowca, który w bardzo systematyczny, logiczny sposób testuje konkretne hipotezy na temat tego, czym jest świat, jakie są cechy na przykład ludzi albo przedmiotów i weryfikuje sobie te swoje hipotezy na podstawie dostępnych obserwacji. A badanie, które chcę Państwu pokazać, to jest badanie dwóch panów, których wcześniej można było zobaczyć, niejakiego Gergeja Cibry i Giri Gergeja. Jeden ma na imię, tak jak drugi ma na nazwisko. Bardzo wybitni badacze, od dłuższego czasu pracujący w Budapeszcie, postanowili przetestować sytuację, w której mamy kulki wędrujące do siebie z tęsknoty niejako, to znaczy kulkę, która przeskakuje przez barierę i dąży do drugiej kulki, niejako celowo chcąc dostać się do niej pomimo tej przeszkody. Mieliśmy w tym badaniu dwie grupy niemowląt. Jedna grupa miała taką oto sekwencję, w której ta jedna kulka pulsowała, druga pulsowała, po czym czerwona przeskakiwała przez barierę różnej wysokości po to, żeby dostać się do drugiej. Natomiast w naszej grupie kontrolnej mieliśmy na poziomie percepcji, na poziomie samych bodźców bardzo podobny schemat, tylko że tym razem skok kulki, no już go nie widać, teraz będzie można zobaczyć, uwaga, kulka skacze, kompletnie bez sensu, prawda? Nie ma żadnej bariery, w związku z czym ta kulka nie powinna przeskakiwać, bariera znajduje się w zupełnie innym miejscu. Stąd spodziewamy się, że tylko niemowlęta w tej grupie będą interpretować te zdarzenia w kategoriach celowego, racjonalnego działania, a niemowlęta w grupie kontrolnej nie. Jeśli chcemy przetestować ich wiedzę, to mamy dwa zdarzenia testowe, takie, w którym, zobaczcie Państwo jeszcze raz, kulka biegnie do drugiej kulki po najkrótszej możliwej trajektorii, tudzież biegnie, przeskakując przez niewidoczną barierę w sposób kompletnie znowu nieracjonalny, bo bariery nie ma. Jak to interpretują niemowlęta? Otóż zgodnie z oczekiwaniami badaczy. A teraz skupmy się na tych granatowych słupkach, to zobaczymy, jak wygląda habituacja w praktyce. Tutaj mieliśmy najpierw sekwencję habituacyjną, czyli do znudzenia pokazywaliśmy
po raz kolejny i po raz kolejny naszą sekwencję przeskakiwania przez barierę. I widzimy, że nasze niemowlęta systematycznie patrzą coraz krócej, aż patrzą poniżej 10 sekund w danej próbie, a więc już bardzo krótko. Po czym, jeśli pokażemy takim niemowlętom nowe racjonalne działanie w porównaniu z starym widzianym wcześniej działaniem, to mamy istotną statystycznie różnicę w czasach patrzenia na te dwa scenariusze. I dotyczy to nie tylko 12-miesięcznych niemowląt, tutaj tym ciemnogranatowym kolorem zaznaczonych, ale też i 9-miesięcznych niemowląt, ale już nie 6-miesięcznych niemowląt tym różowym kolorem. Więc gdzieś pomiędzy 6 a 9 miesiącem obserwujemy wyłanianie się niemowląt podstaw rozumienia celowego działania, nawet w sytuacji, kiedy są to kompletnie schematyczne i symboliczne sekwencje. I być może dla Państwa te sekwencje działań rozumiane jako celowe mogą budzić wiele kontrowersji, ale dla psychologów, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się przypisywaniem intencji, przypisywaniem celowości w działaniu, tego typu sytuacje nie są zupełnie zaskakujące, ponieważ mamy tomy badań nad dorosłymi dziećmi w różnym wieku, które demonstrują raz po raz, jak to spontanicznie, nieprzymuszeni ani w żaden sposób nie zachęcani badani w różnym wieku przypisują losowo wybranym figurom geometrycznym celowe działanie tylko wtedy, kiedy mamy odrobinę na przykład ruchu albo jakiegoś rodzaju zależności pomiędzy zachowaniem jednej figury geometrycznej a drugiej. Stąd to badanie jest jednym z takich elegantszych sposobów wykorzystania metod habituacji po to, żeby przetestować bardzo konkretne oczekiwania niemowląt wobec świata, który jest im dostępny. I mógłbym tak długo mówić i jeszcze mówić i jeszcze mówić i chyba już powinienem przestać, ponieważ czas się kończy, więc chciałem tylko pokazać 3 slajdy, które są istotne jako podsumowanie. Ten slajd jest już dość stary, ma kilkanaście lat i jest sumą bardzo wielu badań w zakresie wiedzy naszej o tak zwanych okresach wrażliwości, zwiększonej podatności na wpływy środowiskowe w odniesieniu do różnych umiejętności poznawczych, społecznych u dzieci. Więc to, co Państwo widzą na tym wykresie, to jest tutaj poziom wrażliwości na w cudzysłowie powiedzmy stymulację środowiskową, na doświadczenie. Niska wrażliwość, tutaj wysoka. A tutaj widzą Państwo wiek dzieci od 0 do 7 lat. Więc tutaj mamy pierwszy rok życia, drugi rok życia, trzeci rok życia, czwarty. I jeśli przyjrzymy się różnym umiejętnościom, to możemy zobaczyć, że przede wszystkim w pierwszych latach życia mamy największą podatność na różnego rodzaju wpływy środowiskowe czy na rolę doświadczenia w kształtowaniu naszych umiejętności w odniesieniu do bardzo wielu funkcji, zwłaszcza takich podstawowych jak percepcja wzrokowa i słuchowa, które tutaj mają szczyt w pierwszych latach, tym turkusowym i fioletowym kolorem zaznaczone. Ale proszę zobaczyć, jak ta żółta linia, język, czy też i rozwój pojęciowy, a mają swój okres największej wrażliwości w pierwszych latach życia, w odróżnieniu od na przykład umiejętności liczbowych, których szczyt wrażliwości przypada na okres przedszkolny, 3-4 lata, jak i podobnie relacji rówieśniczych, które też w dużej mierze, dla których okres wrażliwości największy przypada na wiek przedszkolny. Zatem to, co tutaj Państwo mogą zobaczyć jako sumę bardzo wielu badań, to informacje o tym, kiedy negatywny wpływ czy trudne doświadczenia pochodzące ze środowiska mają największy negatywny wpływ na rozwój dziecka i dla bardzo wielu umiejętności przypada to na absolutnie pierwsze lata życia. Po drugie, jak wielu
umiejętności poznawczych, nie wszystkich oczywiście, te okresy wrażliwości przypadają na okres przed rozpoczęciem szkoły. To znaczy, że wszystkie nasze obecne systemy wyrównywania szans, związane z tym, że posyłamy dzieci do jednolitych, standardowych, dobrych instytucji, które zapewniają im jednolite, standardowe doświadczenie szkolne, no, dzieje się z punktu widzenia bardzo wielu obszarów rozwoju dość późno, a nawet za późno. A w związku z czym, jak jednym z argumentów za posyłaniem dzieci do szkoły, czy posyłaniem dzieci wcześniej do przedszkola, nawet już w wieku 2 lat, jest to, że być może wtedy, przynajmniej dla tej grupy dzieci, która doświadcza ubóstwa w rodzinie, albo doświadcza jakiegoś rodzaju trudności, albo niekorzystnego środowiska, wcześniejsza edukacja w instytucji będzie szansą na wyrównanie czy dociągnięcie do swoich rówieśników, które mają optymalne środowisko rozwojowe. I chcę Państwu pokazać jeszcze jeden slajd na koniec, już przebiegając dwa. Jeden slajd dotyczący tego, jak przepaść między dziećmi z rodzin o wysokim i niskim statusie socjoekonomicznym, czyli doświadczających ubóstwa lub absolutnie wręcz przeciwnie, jak ta przepaść obejmuje pierwsze lata życia. I mamy dwa bardzo dobrze ilustrujące to badania. Kolorem niebieskim widzą Państwo na obu wykresach dzieci z rodzin o wysokim dochodzie i na zielono dzieci z rodzin o niskim dochodzie. Tutaj mamy wiek w zakresie pierwszych miesięcy życia, od pierwszego miesiąca do 45. Ze słynnego badania Rice i Hartley, którzy po prostu policzyli, ile unikalnych różnych słów słyszą w danym wieku dzieci z rodzin ubogich i doświadczających dostatku. I widzimy, jak ta przepaść w zakresie jakości języka czy słownika, z którym mają do czynienia te dzieci, rośnie na przestrzeni pierwszych lat. Komplementarne do tego jest badanie Anfernalty i zespołu ze Stanford sprzed kilku lat, które pokazuje, jak pomiędzy 18 a 24 miesiącem, a znowu u dzieci doświadczających ubóstwa i tych, które absolutnie go nie doświadczają, zwiększa się przepaść w zakresie liczby słów, które one znają i rozumieją. I można zobaczyć, że ta przepaść powiększa się już na przestrzeni 6 miesięcy pomiędzy 18 a 24 miesiącem życia, bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie jak na to, kiedy większość rodziców, nie zauważając mowy u swojego dziecka, zaczyna być zaniepokojona, ponieważ wedle powszechnej opinii niestety dopiero w okolicach 3 roku życia często bywamy zaniepokojeni tym, że dziecko nie mówi, podczas gdy powinniśmy tym faktem niepokoić się nieco wcześniej i zauważyć, że rozwój językowy dziecka przebiega od pierwszych miesięcy życia, o czym dzisiaj nie miałem okazji powiedzieć. I już absolutnie na koniec, i przepraszam, że mówię już całą godzinę, chcę pokazać slajd noblisty, więc dobrze pasuje na zakończenie. Pan Heckman jest noblistą z ekonomii i zajmuje się od wielu lat badaniami nad rolą interwencji w poprawianiu dobrostanu społeczeństwa. To, co on tutaj podsumował na tym slajdzie, to jest kosztochłonność i, za przeproszeniem, uzysk w stosunku do wydanych pieniędzy w odniesieniu do interwencji, które dzieją się w wieku dorosłym, dzieją się w wieku szkolnym lub dzieją się w wieku przedszkolnym. Jest druga wersja tego wykresu, która biegnie już tam przed okres urodzenia i ta krzywa cały czas dramatycznie rośnie do góry. Co tutaj widzimy? Widzimy, że interwencje stosowane w pierwszych latach życia, które w jakiś sposób wyrównują szanse albo podnoszą jakość doświadczenia dziecka, są najbardziej koszta efektywne
im wcześniej są stosowane, a im później bardzo wiele interwencji stosujemy w życiu w odniesieniu do bardzo wielu problemów społecznych czy trudności w zakresie rozwoju emocjonalnego, językowego, ogólnie interwencji związanych ze zdrowiem psychicznym na przykład, a to tym mniej efektywne, mniej skuteczne są te interwencje, pomimo olbrzymich nakładów finansowych. A zatem choćby z tego powodu pierwsze 3 lata są kluczowe, bo gdybyśmy mieli wspaniałe programy interwencyjne dostępne dla wszystkich dzieci, rozwiązujące wiele problemów społecznych w tym okresie w odniesieniu do rozwoju małych dzieci, to bylibyśmy dużo szczęśliwszym społeczeństwem, a za dużo mniejsze pieniądze. Dziękuję bardzo.